Halo, halo, dzień dobry, witam Was prawdopodobnie już w ostatnim odcinku z polskiego gospodarstwa. Dzisiaj cały dzień na polskim gospodarstwie prawie że gramy. Znaczy na cały, do pół dnia. No. Wtedy graliśmy 3 godziny, teraz gram, no dobra, nieważne. No i dzisiaj ze mną artysta i kończymy wreszcie polskie gospodarstwo. Dzień dobry. No, i artysta sobie wypożyczył tego, Senda Ideala i sobie kosi nim. No, a ja koszę sobie Blankiem, bo długo nim nie kosiłem, w sensie New Hollandem. Cześć. Dobra. Cześć, że mi nie pokazuje. Czego? Nie pokazuje na Discordzie, w jaką grę gram. Dobra, tam walić to. Na aktywności w grze, dodaj grę. W arenie i... No temp jest. Dobra, to jest potrzebne? Tak, bo nie będę wiedział, ile gram w tą grę. No, pod shift up nie masz? W sensie, no. Pod shift up nie masz tego ze Steama? No mam Steama pod shift up. No to tam ci pokazuje sesja. 108 godzin łącznie. Bieżąca sesja, jeszcze 15 minut. To farming ma 108 godzin? Jo. Ja tu koszę łąki już, jakbyś pytał. 21 godzin, a ja mam pełno 100 ton. Ja mam 868 godzin. Dobra, to weź klasa i podjedź. Albo New Hollanda, jak masz bliżej. New Hollanda masz chyba bliżej. Ale to i tak New Hollanda wysypie, jak na klasa się wysypie i mi zostanie 8 ton. Nawet więcej niż 8 ton, bo to jest 9,5 tony na New Hollandzie. No ale na pewno zasypiesz przyczepę. I resztę dosypiesz od tego, od Rosemasza, jeśli się będzie chciało. Ale aż tak... Czy ty ideal sypie szybciej niż klas? A tu jest jeszcze ten klas oryginalny chyba, czy nie? Lexion? No jest. Ale oryginalny? No, w sensie z platyny. W sumie mogliśmy wziąć jakieś kombajn inny, ale dobra. Nieważne. Kosimy łąki. Bo nie, przecież tu nie ma klasy. Jezu, mi się pomyliłem. Myślałem, że klasem robisz. Nie, ja blankiem koszę. Wiem, ale myślałem, że pomyliło mi się. Nie, tu nie ma klasa. O, pomocnik C ma pełny zbiornik. No, a najlepsze jest to, że my takie małe pola kosimy praktycznie, a chłop takie duże pojechał kosić, nie? To jest też... A i co jest? No, chłop ma pełny zbiornik. Ej, czaisz? Ej, to jest tempe. Mówisz? Mi pokazuje 100 ton, a tak naprawdę mam 17, bo wysypałem na jedną przyczepę, drugą kawałek i jest niepełne. Jak ty byś miał zmienione na 100 ton, to by wtedy było realnie 100 ton. Jo. No ale ja nie mam zmienione dlatego. No to zmień. Po czego nie zmienić w flecie? Dziesięć ton, czyli ja już nie Hollanda będę mógł jechać wysypać w sumie. Na skup. No, jebali mnie na kasę. Ja myślałem, że on realnie będzie miał 100 ton, dlatego go wypożyczyłem. Nie, bo ja nie mam zmienionego, dlatego nie ma 100 ton. Ty fiucie, no to było zmienić. Kutwo. A ty masz blanka na największego pojemność? Nie. Na 14 ton. No. Mogę ci dosypać, pan 20 ton. 20 ton, chyba 3,5. U mnie 20, dobrze? No ty cheatujesz na soi. No mnie kombajn oszukuje. To co, albo tak dobrze sypie, albo tak dużo gubi. Bez kitu. A żeby gubiło 20 ton? Dobra, New Holland pełny, nie chcę się niego jechać wysypać.
Ale tu jeszcze rządy stoi, pusty. Także jeszcze chłop będzie miał na co sypać. A ja dojadę do tego mostu? Powinien dojechać. Jo, na luzie do mostu dojadę. Jak my z artystą tu wpadniemy na ten łąki kosić, no teraz dwa będzie skoszone, nie? No ty już tu zaraz przyjedziesz, słyszałem. Ja o niczym nie wiem. Ej, a header też tak się da zbugować pod X-e? Jak siewnik? Nie. Czekaj. Nie da się zbugować headera. Kurde. Słabo trochę. Oj, ale by zasopował po prostu ten. Brzuskę bym przycapował. Dużo nie brakowało do tej brzuski. No, ale... 42 tony mam łatwo. A ty już skosiłeś, dobra. To już tam kosi od tego kawałka, jak już jedziesz tam. A od sklepu już może zaczyna się. Elegancko idzie. I to jest ostatni czy przedostatni odcinek? Ostatni. Nie wiem, czy w tym odcinku sprzedajemy jeszcze maszynę. Jak tak, to ostatni. No ale wtedy oddzielny odcinek do sprzedaży maszyn to się chyba nie opłaca. A to w tym sprzedajemy. No. Chyba, że najwyżej zrobię, że na przykład żniwa troszeczkę przyspieszę, tam na zrobię jakiegoś małego. Też tak można zrobić. Można. No zobaczymy, jak to później wejdzie. 14 ton. Minut będzie. Jo. Ja 57 ton. Dobra, ja mam pełno. Ja mam 57 ton. W sumie nie chcę się tym klasem przejeżdżać. Teraz ja kombajnem przejadę tutaj do klasa. I teraz ja myślę, jak tam na te łąki tylne przeskoczyć. Jak myślisz, jak przeskoczyć tam? Bez składania się? A ty tam na tamte łące masz chyba przejazd, nie? A tam chyba jest przejazd tak, przez tory. Jak to pole, nie łąka. No dobra. Na tamte łące chyba jest przejazd, mi się zdaje. Najmniej był kiedyś. Przecież ja go zaorałem. Przejazd nie zaorałem. No ale nie przejazd. Nie, przeorałem go. Przejazd? Jo. Ty tam zabijaj. Przeorałem fiuta. Ej, ty masz jeden przejazd i też masz skoszone. Ten kawałek. Ta, jeden. Jak to połączone pole. No ale tutaj z tej strony rowu to jeden. Z jeziorkiem w środku. No i elegancko idzie. Mi się podoba taka robota. A chłop jeszcze kosi. Ile on tam ma? Nie widzę. 8 ton, ja? Jo, 8 ton ma. RSM. O, nawet wyskoczyło, że ma 80%. Okej. Okay. Hopa, co wywaliło. Co jest? Wywaliło cię. Z neta mi wywaliło. Bo ja cię w ogóle nie słyszałem. Mówisz? Jo. Nie wiem, wywaliło cię. Tak, ja szybki ziom był. Mówisz, szybki drop był? Jo. Dobra, tak nierealnie przejedziemy trochę po tych torach, ale dobra. Dam radę, dam radę. Dobra, już jestem po drugiej stronie torów. Zaraz będziesz miał synchronię, zdążysz opuścić. A ja już koszę. I tutaj jest... Nie wydaje mi się. I tutaj jest taki fajny słup na środku pola. Jo, który przelecisz. Jo, naokoło go objadę. Na luzie. Będzie roztrmasz pełny czas. A w sumie mogłeś roztrmasza już wysypać, jak byłeś w Jandirze. Siedziałeś. Mogłeś go tam wysypać już. Trzeba będzie ten klasa jechać na skupie, jak będzie pełny wysypać.
To niezły pomocnik, a ma prawie 80%. To ty masz 80%. Nie pomocnik. Elegancko idzie. Cześć, że odjechałem kółko i za drogim przejazdem będę osób. No nie powiem, kto to poleciał. Ktoś taki fajna osoba tutaj siała to pole. No ja tego nie siałem oczywiście. Artysta tu siał. Na łąkach. Dobra, RSM pełny widzę. Dobra, to trzeba. Ej, weź do New Hollanda na chwilę. Jezu, nie do New Hollanda, tylko do Ideala. A po co? I weź spróbuj skręcić kołami, bo ja jak skręcam, to się coś zbagowało i nie mogę. Skręcić kołami? No, kręć kołami. W prawo lub w lewo. I czy działa? I czy ci działa normalnie? No, zaraz się dałem. Bo jak nie, to kombajn się zbagował. Mówisz? Idę zobaczyć. Co tam odwaliłeś? Bo ja wsiadłem do niego i skręcić nie mogę. Mogę jechać przed tyłu, ale nie mogę skręcić kołami. Normalnie skręcam. Czekaj. To oddaj. Oddaj. Daj, ja zobaczę. No, o, teraz skręcasz. Mogę. Bo odbugowałeś kombajn. Ja nic nie zrobiłem, ja tylko zawróciłem. Bo tam nawigację miałeś włączoną. Może przez nawigację ci się zbugało. Nie wiem, możliwe. Dobrze. Ja dla tego kolegę wysypać, żeby nie marudził mi to. Ja mam 90 ton. No, na pewno. No nie widzisz? Nie. Widzę, że masz 16. 90 u mnie. Rąbany to tutaj w płot mi prawie wywalił. A ja idę zobaczyć do tego, do klasa ile ma ton. Klasior ma 128. Czyli ile wejdzie tam? 22 tony. No, przy czyli... dobrych wiatrach. No, czyli ty sypiesz cały zbiornik i ja dosypuję blankiem i jadę wysypać klasa. Chyba, że ty chcesz jechać klasą wysypać. Będziesz chciał. Na skup. Bo my tu jeszcze trochę koszenia będziemy mieli. Ten kot tutaj dużo nie pomoże, ale zawsze coś tam skosi na to około, nie? Dobrze. A ty już tu jesteś. Ja nie skończyłem tego pola, przejechałem po prostu. No dobra, no to ja ci tam pomogę najwyżej. Pełno masz? Dobra, to bierz tam klasa i podjeżdżaj. I ta przyczepa jest oryginalna. Nie tak. Była kręcona. Przyczepa jest oryginalna, nie z modów. Jo. Kręcona też nie była. No nie była, tylko leciutko. Tylko leciutko, tak to nie była. A ja tam rama była wzmacniana, żeby wytrzymała. Elegancko. O, dobra, nie patrzę jak tam wysypuje ta. Że tam bardzo ładnie sypiecie. Co mówisz, ty jedziesz klasem, czy? Na skup. Klas stoi w miejscu i kabina prawo ciągnik prawo lewo lata. Dobrze. Tylko ja nie wiem, czy jak przyjadę ze skupu, to już nie będzie pole tutaj skoszone przypadkiem. 5 ton mi brakuje. Jo, ja mam 7. Znaczy ja mam 9. No to stój tam na poprzeczniaczku, ja cię dosypię. O, okej. Nawrócę się od razu. To się nawróć.
No i... No dobra, to już, możesz jechać. No to jest blank, człowieku. Blank zawsze szybko usypuje. Dlatego lubię tego kombajna, bo on bardzo szybko sypie. A klas trochę nie daje rady. Pierdzę i znikam. A klas tak trochę nie daje rady, widzę z tego. Tą przyczepą. A który ciągnik daje rady się 150 ton ciągnąć? W sumie na jeszcze to nawet problem ma ten. Friend. 500 koni nie może uciągnąć pod górę. Ale po płaskim to każdy idzie. Po płaskim każdy idzie. Na kłosek, no to tam w prawo kręcisz. Wiem. Widzę, bo zapotrzebowanie jest nawet. Ale nie na soję. Jo. A chłop kosi tam widzę daleko. Jo, bardzo mocno. A dużo skosił? Nie. Nie, na kawałek skosił. Trzy kółka. Kawałek skosił, jakby nie patrzeć, nie? Trzy kółka jedzie czwarte. Jo. Ale to ładnie wygląda pod escape'em. Bardzo. Skład gleby bardzo najlepiej. Ładnie to wyglądało, jak jechałem przez pole. Nie, nie widziałem akurat. No to z czego się zaśmiałeś? No bo ja mam ten filtr włączony, tutaj trochę pole wymaga wapna, trochę jest nawiezione. Tak patrzę pod escape'em i tylko widzę. Kawałek jest nawieziony, potem kawałek jak jest... Jak mi ciągnik telepie prawo, lewo, hopie. O, ale kosiory idzie. No ja, no 3500 za soję, tak? A to za taki kurs to trochę kasy powinno dać. Niech mamy już 2 miliony, a my dopiero zaczęliśmy sprzedawać soję. A gdzie to będzie dopiero jak sprzedają wszystkie maszyny i landy? To będzie no, kosiory. No ale niektóre maszyny sprzedasz po 2000. No 30 za 1500. 60, 2. Deutsch Faras, 500. No najbardziej to mi blank chyba da kasę i ten case, case, no co my mamy? Klas. I ten klas, co kupiliśmy go w poprzednim. Rasterbus. Też dużo da, bo to jest świeży kombajn. No klas ile ma? Trzy odcinki i no, 3 motogodziny. No to on tam dużo na wartości chyba nie zjechał. Znaczy już tu nie przyjeżdżę, tylko postaw go tam. No, tam gdzie stoi. Bo tamten kawałek teraz będziemy kosić. Ciebie nie było, tu cały kawałek skosiłem. Masz pusto, masz pusto. Możesz jechać tam ten kawałek kosić już. Właśnie się zastanawiam. Dobrze. Powiem ci. Okej. Okay. Znowu flat ma 80%. Ja nie włączyłem. Ale poszedł. Dobrze. Już mam 5 ton, człowieku. A ja, bo ty masz inny przelicznik. Mi szybciej sypie niż normalnie. Ej, w sumie to zrąbałem, że tu wjechałem. Jo, ja jadę ten poprzeczniaczek tutaj malutki. I dojadę do klasa i akurat się będę wysypywał i od razu będę miał czas, żeby wysypać tego, jak on ma, Rostermasza. No. A ty już go wysypujesz? No bo on przy żądirze stoi. No dobra, ja chciałem go wysypać, ale możesz go wysypać, jak ci się chce. Stój chwilcie tępy, bo mi jaka zostawisz. No flecie. A i tak mam 100%. Ale musisz z nim jechać. Nie. Tak. Bo nie zostawiony.
To ten głupi pracownik chyba. Nie, naokoło jeździ całe pole, nie widzisz? No a? Ale ten mądry wcześniej stawał w miejscu. No ale ja go zmieniłem, żeby cały czas kosił. To głupi jest. No czas oszczędzam. Żeby chłop więcej kosił. Dobra, idę chłopa zwolnić i go puszczę tam na prosto. Dobra, wysyp mi tu. Ej, w sumie ja się New Holandę mogę na ten przejechać na skup, co ty myślisz? Możesz, daleko i tak nie masz. No wiem. No akurat kosimy wszystko koło skupu, to praktycznie. No daleko nie mamy na skup. No i tu chłop jeszcze jedno kółko. Jo, chłop jeszcze jedno kółko i to długie będzie... Nie, kółko? Nie, półtorej kółka. I te długie będzie miał skoszone. Tutaj. To nieźle półtorej kółka wycofnąć. No on tam ma trzy przejazdy. Tutaj za gospodarkiem. Za gospodarstwem. Ale ty miałeś 60 ton na New Holandzie? A nie, 14, dobra. 14, a co? Bo to ten ułomny kombajn. Nie zwiększałem go, żeby trochę też po prostu podjeżdżać pod niego, nie? Nie zapomniałem na to, żeby go zwiększyć. Tak nie żeby coś. Co ty kombinujesz? Jak się skończysz? No. Oj! Ale zrobiłeś? Nie widziałeś, jak bokiem wszedłem? Nie. To na odcinku zobaczysz. Jak dojedziesz, to se weź tego. Bo ja chcę New Holandem pokosić. Pokoś. Ale on nie ma tego obciążnika z przodu i dupę mu rzuca. New Holland. Dobra, rozpocznij wyładunek soja. I druga przyczepa soja, dobra, syp. Czaisz, że już mam prawie 3 minuty? To mówisz, że teraz ty mi wlandem kosisz? Dobrze, rozumiem. Dobra. I teraz co ja mam wziąć? Okej. Okay. Rozumiem. Co zrobiłeś? Ja nic, co ty zrobiłeś? Co zrobiłem? No bo stał mi Holand i zniknął. Jaki? No blank. Tylko header po nim został. Przecież ty jedziesz mi Holandem. Już wiem, co chłop zrobił. Paliwa będę. O właśnie, paliwa nie ma. Paliwa będę. No to tam po lewej skręć. Tam masz paliwo. Dobrze. No co, rozpędzony jadę. Po co hamować? Jo. Dobra, raz, dwa, to skosimy i jedziemy potem. Pa, jak mocno to zapnę. Pa, bardzo mocno to będzie. Dobrze. Oj. Ja. Chyba... Nie podpiął się. Chyba coś nie bardzo. Chyba coś nie bardzo się podpiął. Kurwa, wykręcić się nie da. No to hamuj, a nie ty kurde 30 na godzinę chcesz podjechać po tej. Tylko o, wreszcie zapnął. O! Aż mi dupa przestawiło. Aż ci dupa przestawiło, dobrze. Jo. A ty tam kombinujesz. Co ja zrobiłem? Nie wiem, ale Żyda robisz. Ja. Jaki chłop. Co za typ, nie? Tak jak mijaka walną przez całe pole. Dobra, przez pół. Aż za bardzo coś pociągnął w prawo. W sensie w lewo. No tak, przecież to jest blank. A blankiem zawsze dupę zarzucało.
No i dobra. Nie, ja nadal jestem. A ty to jeszcze lepiej robisz. Chyba kosa tempa, co? Że tak docinasz. Jaki troll! O oh yeah. No puść mnie, jadę skosi. Jadę się wysypać i jadę na kolejne pole. Wiesz na które? Nie. No to za mostem. Jedziemy kosić. Co? No. Jaki? A, bo tam też się nieskoszone. Jo. I wtedy, ja odczytany. I wtedy do chłopa przyjedziemy. Tutaj mu pomóc tą końcówkę. A tylko pomocnika trzeba będzie wysypać. Nie, no debilu tępy. Co? Ja tam jadę bardzo mocno. Już. Patrz. O, tu jest przejazd. O! Tu jest idealny przejazd. Ej, to miało być no collision. Co? Tępe gówno. No te dwa drzewa. O chuja mnie zrobili. No widzisz. Jadę w prawo, no bo tutaj w sumie długo nie byłem. To nie tak, że dzisiaj tutaj rano byłem. Znaczy rano, no. No rano w sumie można powiedzieć, że byliśmy tutaj na tym polu siać. Ło! Jak tam Rogala zawinął? Dobrze, rozumiem. Pomóż mi zrobić ten gówno. Bo długo mi zejdzie. Mówisz? Jo. Jeszcze do przodu jechać nie mogę. Ej, no co za gówno. A. Od kiedy ten płotek ma kolizję? Wcześniej nie miał. Miał od początku. Wcześniej jak siałem, to nie miał kolizji. Ty tu nie siałeś. Gnojowicę Lancer. Obornik rozrzucę. To nie miał kolizji. A co, nagle się pojawiły? No nie. Wiem. Dobra. No bo jak obornik rozlewałem, to przelatywał przez ten płotek. No, obornik zawsze przeleci. Dobra, chłop ma pełny zbiornik. Kogo? Ja pierdolę, obornik przeleci ci, no dobra. Nie. Niepotrzebna mi była ta informacja. O, dobra. Zawrócę kombajnikiem. A nie, ale to jest idealnie. To jest idealne. Patrz, że jak ja się mogę wciąż szybko nawrócić. Jo. Ale na ile ty go skręciłeś na 60? Nie. Na 30? Jo. Dobrze. A ja tu wysypuję tego Rostelmasza i puszczam go dalej. Bardzo mocno. Jo. No to skosi. Znaczy my mu ogólnie pomożemy, żeby tak długo odcinek nie tworzył. Ale około godziny będzie odcinek. No jak puścisz timelapsa na tym na koszeniu, to on będzie trwał 40 minut. Ogólnie to cię brat uciulał. No on się zaraz jawi. Bo 2 minuty się spóźnia. On się zaraz jawi. Rozumiem twój ból. Ju. Mówisz? Ale że hop tam taki łuk zrobił? Gdzie? No nie widzisz łuku? No a ty z kogo strójki na dwójkę? No wiem, to jest taki łuk. No to mówię, że hop łuk zrobił, a ty powiedziesz, że nie. Dobrze. W chuj, ale lecisz. A bo ja tego w sumie inteligentnego zwolnię. I ustawię sobie zwykłego. A pójść tego głupiego. No. No bo tu on ma dużo wycięte już, to powinien sobie dać radę. A ten głupi jest tak głupi, że jest za głupi, żeby to kosić. Dobra. No. No i to jest głupi pracownik. Puszczasz go, a ten kończy pracę.
Ja to mądry pracownik wtedy, a ty tak pojechaj, dobra. Panie, ty masz tam 26 ton dopiero, 27. 28. Nie wiem, jak to u ciebie przybywa, ale... U mnie bardzo szybko. Ale musimy to skosić. Bo już masz na przykład 33 tony. Dobrze. A miałeś 26. Nie wiem, czy widzisz, ale ja tu jadę. Nie wiem, czy widzisz, ale robię poprzecznie. Dobrze. Co, GPS-kę ustawiasz? Dobrze, bardzo to... fajnego mijaka ci zostawiam. No, domyślam się. Ale elegancko idzie to koszenie. Polecam Zbysia, który jechał przed chwilą drogą z betoniarnista. Jo? Tak, tam chłop ładnie zawraca. Niby debil, a jednak nie debil. Jo, ale taki... Ludzie wiedzą, że taki głupi, że samochodami stają na drodze. O, betoniarnista jedzie. No i debil... A, głupi jesteś. Dobra, skoś to po prawej ja zakończę te długie fiuty. Jo. To że ja to będę miał więcej kręcenia niż koszenie. Ale ja lubię takie kawałki kości. Tego fiuta tak że później, że hop mijaka zrobił. Gdzie? Na ósemce. Mijaka na ósemce? A, dobra, walić tak. Mijak między 7 a 8. A dobra, widzę, bo krzywo pokosił ktoś. A kto kosił? Mądry no, pracownik. Pracownik. Ale mądry, nie głupi. Zbysiu, spami znowu człowieku na Discordzie. Ja nie wiem, po co mi ten kanał do spamienia zrobili. Ja mam ten kanał wyciszony. Ale ja go nie słyszę na szczęście teraz. To jest o tyle dobrze, że nie słyszę tego Discorda jak pyka. O, zaraz przyjdzie. Przyjaciel. Jaki? No jaki? Bo ci pomaga. Zaraz przyjdzie. Myślałem, że Kacper. Jaki? Jeszcze szybko musimy temu chłopowi pomóc. Znaczy no szybko, no tak żeby w miarę szybko skończyć ten odcinek, nie? Już mamy 35 minutę. A tego chyba nie będę obcinał i zrobię normalny godzinny odcinek. Ostatni się przyda, co? Godzinny. Bo w sumie na tej serii nigdy nie było godzinnego odcinka. Tak nie żeby coś. Nie no, z Ravena był. No ale z tej serii. Jak kosiliśmy jeszcze. No tak, ale z tej serii godzinnego odcinka... Tam ósemka była bardzo mocno przeleciana. Jo ho ho ho. I że sprzedało. Tak, ale Ravenport zakończył swój żywot. No czego i dobrze. Mi pisze, że nie masz dostępu do tego terenu. A i tak skosiło. A, bo tam jest ten. Bo tam jakby landu nie ma narysowanego. Ten taki kwadracik. A czy na asfalcie? Na asfalcie pewnie. Nie. Na 62. No to nie, no to na asfalcie chyba pokazało. Jak jestem na 62? Byłem. No, ale już nie jesteś. Ile ci tam zostało? 3 długie? 4? 3. Ta jeszcze naprawić tego nie mogę. O 16 jadę. O, minus 15 nowe maszyny, co to? Nie wiem. A to... też ci to dopiero teraz przyszło? A, bo może ten, jak skręciłeś kombajn, w sensie jak zbiornik. To teraz pewnie dopiero wyskoczyło. A tobie też to wyskoczyło? Jo, minus 15 nowe maszyny. No ale nie zabrał kas. No nie. Bo wcześniej ukradli nas. Jo. A fakturka dopiero przyszła. No jo, fakturka dopiero doszła. Jo, w domu na stole leży do podpisania. Jo, ten, listyn już nie wiedział gdzie przynieść. No, na stole położył. Jo. Bo nie wiedział co ma zrobić. Ze swoim życiem. Pewnie tak było. Dwa przejazdy, ja? Ostatnio tak, mówisz? Czego ten New Holland jest?
Co? Czarno, żółto, biało, czerwony. Co? No czego ma czerwone tu na górze z tyłu? Dupa. A! No nie, może taki silnik, tak? Silnik ma czerwony. Dobrze, ale ten idealnie ładnie wygląda, podoba mi się. Mogłem go kupić. No, nie opłacało się. No, myśmy tylko 500 tysięcy stracili. Dobrze, ja już na pewno, tak? A ja mam dopiero 24 tony. Idę po krasika. Ile w krasie jest? Dopiero? Ile? 25 ton. 25, widzę. A no ja, no bo on dopiero był wysytowany. Ale w sumie myślałem, że trochę więcej ukosiliśmy. A wysypałeś tego? Nie, chłop jeszcze kosi. New Hollanda? Nie, ale zaraz go wysypię. Niech chłop widzi, że dbam o niego. Nie wysypywałeś New Hollanda na skupie? A, New Hollanda wysypałem, ale... A John Deere nie ma jeszcze tego. Nie, on stoi gdzieś tam daleko, żeby... O Boże. John Deere stoi przy gospie. Nie, za gospą już tam daleko. A w sumie go przyprowadzę bliżej tego John Deere'a. No, a New Hollanda masz już odbić. No teraz to właśnie wysypuje to trochę słabo. Basia z mężem cierpi na brak jakich... I że damy radę. Wolny czas spędza im głównie w domu. Skosiłeś już, nie? Nie, ostatni przejazd. Ostatni, bo... ostatni malutki przejazd. Dobrze. Gdzie by tu John Deere'a zostawić? Dobra, już przyszedł chyba bardzo mocno. Tak. A co, słychać, słychać? No telewizor słychać. No, no to mówiłem, że zaraz przyjdzie. Zobaczysz, jak się żyje na wsi. A dzisiaj, chwilę o koniec z luksusami, musisz dotrzeć do chowa koło Słupska. Tam może, o Jezu, to są zobaczysz, może się go. Dobrze. Widzę, że już ma skoszone. Ja też jadę tutaj. Ostatnie dwa przejazdy i mam koniec. Trzymaj do mnie kciuki. To ty możesz sobie temu chłopowi jechać pomóc kosić. Ekscytuje mnie to, co mnie czeka, to, co się może zdarzyć. Także... Bo ja sobie już to skoszę ten kawałek. Chciałbym się przekonać, na luzie. Jak to będzie. To będzie wyglądało. A w dochodzie na zaproszenie oddamy czeka Basia. Jo? To dobrze. Bardzo mocno czeka Basia. Jo, to dobrze. No rozumiesz, nie? Jo, ja wiem, o co kamerę. Ale kręcę bardzo mocno tę kombajnikę. W sumie weź to tam jakoś rozplanuj, jak to kosić. Ale co? No ten kolejny pole tutaj obok. Jak to jest? Jakie? No tutaj temu chłopowi jedziemy pomóc. Ostatni. Jak ostatnie zostało? Jo. No, jo, nie chcę fiut trochę jeszcze pokosić, zostawiam kowal. A myślałem, że to dołu będzie zapało. Dobra, ja do dołu kosić. Blisko 450 km, a kata miała 40 zł. Niemal wszystko. A to mogłeś. Nie, myślałem, że więcej mu zostawisz. No jeden przejazd mu zostawiłem. Jak ten skończy. Ja jadę na ruch, to jeden mu zostanie. Jo. A ja pod tym kątem lecę. To tam masz fajnie krzywo. Już wyrywałem. Chłopasz wykręcił się może. Z wrażenia chyba. Potrzebuję dojechać do chowa. Tak. Ale też bardzo mocno gorsze, co? Zobacz. Brzmi jak pan. Na pewno dużo biorę, co? To szybko ci w zbiorniku przybywa. Mówisz?
No i dobra, w sumie dobrze, że chłop skończy. I ten na Jandirasie go wysypie. I my na klasę się zepniemy. My tak. Ile na klasie jest? Nie wiem, ja tam sypałem 17 ton. I tam będzie około 40 ton. Chyba. Tak, ja stałem, że ten fiut nie zakończy pracy, tylko będzie jechał na pusto. Skończył robotę. Ale jednak nie taki głupi, jak myślałeś. No ale nieraz jest taki głupi, jedzie na pusto. No to już jest, no. Głupi. No ale tu miał ładnie poobcinane pole naokoło, to. Na 5 razy miał przejechane poprzeczniaczki, to... Ale dziwne, że wyłączaj to, nie drze się, żebyś się nie dar. No bo się nie drze. No ale ty zawsze jak mówisz normalnie, to ten drze mordy, żebyś się nie dar. Dawaj, kość to, szybko, bo trzeba to skończyć. No nie będę się rozwodziła. I sprzedawać powoli maszyny. No fiucie, jedniesz mnie. Jakieś tam braki, jeżeli chodzi o swój wizerunek. Co? Nie wiem, Jarko Szymacha. Genialnie to zrobi. Nie wiem, nie, genialnie, tylko idealnie. Idealnie to zrobiłeś. Ejo, idealnie, no. Idealnie. Dobrze, rozumiem. Ja mam 10 ton, czyli ja tu będę miał może 13 ton maksymalnie. Ej, Ryszard, można iść. Ale Majka. Ej, a ty na przykład jak na przykład skończyłeś serię, to ty usuwasz save'a? Czy go zostawiasz? Zostawię serię, co? Czyli nie usuwasz go. No nie wiem, jak mi się chce. Z Realem Porta nie usunąłem jeszcze. Ale przed nią jeszcze schody. Ale w notatniku mam pozapisywane wszystkie serii. Normalnie godziny, ile kasy było? Nawet czyli tam bardzo, bardzo mocno notatnik był ciśnięty. Nie, no dzisiaj będzie odpalany notatniczek na koniec. Razem mieszkać? Tak. Elegancko to jest skoczone. A ile macie dzieci? Okay. Kubiksem gra w Counter Strike. Proszę, tu będzie pokój, który jest spała. Ale on gra z tym swoim kolegą, a nie z Michaelem. No wiem. Część dzieci? Część dzieci. A tu trochę zimno. No bo to jest pokój, który nie jest w ogóle ogrzewany. Aha. I tutaj najmniej ciepło dochodzi. Myślę, że dalej w... zapisane po tym wszystkim podmiotem, że zaznaczają, bo to jest taka wybredota, na to mówię. To jest po prostu ubrane w człowieku, że jest... Dobra. ...wybredny i jakiś... Nie, jadę tutaj w sumie tego wysypać. Łazienka też może nie przekonać Agaty. I mogę w sumie powoli już zacząć. Dobra, podjeżdżę klasę, miałem do New Holanda wysypać. Ogólnie wodę grzejemy w tym razie na kuchni. Na tą wodę wypuszcza zimną, reguluje temperaturę. I potem pojadę jeszcze John Deere'em sprzedać tą soję, co została. I zobaczymy, nie będziemy mieli kasy. Zaczniemy potem sprzedawać maszyny. A na końcu sprzedamy sobie 3 miliony jak nic. Za soję będzie zlot. Jak sprzedamy soję, to będzie 3 miliony. Chyba. Albo prawie 3 miliony będzie. Nie będę 3 miliony, bo nie będę miał pełnej przyczepy. No pełnej nie, ale... 100 ton. Ile masz? 99 ton. No ja mam 37, czyli mamy tak jakby... 140 ton prawie. Jeszcze. No to będzie 3 miliony na luzie. Jak bum cyk cyk. Jak ja kocham babcie.
Od której strony wjeżdżasz? Dobra, już wiem jak wjechałeś. Widziałem, którą stronę chcieli zadupić. Pewnie. Chcieliś mi obciążyć w miarę. Dobra, stój, wysypuj tam. Ja se poczekam. No wjeżdżaj, przecież. No i co zrobiłeś? Dawaj, cofaj tam na ludzie. Ja se poczekam. Cofaj dobrze. No, ale ty to wysypuj, a nie. O, będzie 3 miliony soi. Będzie na koncie. No, ty się tam bawisz z tą soją. Wszystko wysypałem, wszystko. O, będzie 3 miliony, bo ja będę miał tyle. Pracowity dzień w Łodzi. Dama zaskoczył kolicikom wielą wywagnie z hydromasażem. W domu wyśniadania. Dobrze. Czeka na niedługo pościelone łóżko, wylodowa tył pokoju. Jest 3 miliony. W sumie to te maszyny wypożyczone już mogę zwrócić. A teraz się... O, dobra, to ja idę do sklepu i sprzedaję maszynę. Znaczy, no maszynę. Sorry? Sprzedaję ten. Co ja muszę sprzedać? Silos sprzedaję. Silos na kiszonkę sprzedaję. Co zrobiłeś, debilu? To trzeba jeszcze sprzedać? Ej, jesteś tępy! Czemu? On mi całego farminga skraszowało. Nie mogę wysiąść, ruszyć do przodu. To co, te 4 robisz, czy? Dobrze, co my tu mamy jeszcze? Nie mogę kamerę ruszyć. To super. Agato. Dobrze, to jeszcze sprzedamy. To jeszcze sprzedamy. Wiem, że ludzie... Wróć te maszyny. Ale ty to sprzedajesz... Czego ty to sprzedajesz przez ten... No ale to te budynki, bo inaczej się nie da budynki sprzedać. No na sklep tepnij budynki. Jak budynki na sklep tepnąć? Aha. Da się. Oj, teraz sprzedajemy krowy. Mieliśmy 193 krowy chyba. A to TMR sprzedaj. Ale to udaję za środek. Jeszcze 100 krów muszę kliknąć, żeby sprzedać. Zarabiać bardzo mocno spacja klikana. Potwierdź. No to zdążysz naklikać zanim ja dołączę. 30 krów jeszcze? Ole kasiory z tych krów. Ile? 350 tysięcy za krowy. No i teraz możemy sprzedać sobie oborę. Na pomyśl jak będzie 5 tysięcy krów na airshorcie, za ile będzie można sprzedać. Dobra, to oczywiście sprzedam. Jak sprzedaj za 350 tysięcy. Dobra, to sprzedam tak. No dobra, łababło dołączę. A ta kupa obornika została. Chodź zobaczyć. Nie będziemy? Kupa obornika jeszcze została. Dobra, już powoli zaczynam teleportować maszyny na sklep. To teleportuj, to teleportuj. To ja teleportuj. Zwrócę wypożyczone. A, bo ja tego jeszcze nie zwróciłem. To nie. To teleportuj. To teleportuj. To teleportuj. To teleportuj. A, nie mogę już teleportować, bo nie mam miejsca. Idę sprzedawać już maszyny. To czekaj, ja ci będę rzucał bardzo mocno. To chodź. Biegnę. Pierwszy Deutschfahr. Ej, nie mogę sprzedać. A, bo ja źle stanąłem. Tutaj gdzieś jest ten trigger. Jeszcze nie? Gdzieś tu? Dobrze. 1300 za Deutschfahra. Dobrze, poszedł. Kolejna maszyna. Autoload. 9000. Idziesz tu, czy nie idziesz?
Jo, jestem już. A, ty klasę mieliśmy, no dobra. No to możesz klasę od razu wjechać, jak ci się chce. Okej. Okay. A gdzie mi obciążnik ukradłeś? Sprzedany już. To nie wiem. Dobra, kosiarka 10 tysięcy. Potrzebuję cię bez tego, nie znamy. Uroda ci wystarczy do szczęścia. Kosiarka tylna 8 tysięcy. Kobiety tego szczęścia, co? A co, nie jesteś szczęśliwa? Skąd tak ci się ze mną, to proszę, do domu. Dobra, biorę, sprzedaję kombajn. Co ty takie wrażliwe? Za kombajn dostajemy 200 tysięcy. Czekaj, ja ci będę przenosił. No ale cię rozpuszczimy. Dobra, już złapało 44 tysiące. Nie zobaczymy się dzisiaj cały dzień. Tysiąc. Nie, zobaczymy. Bliżej. Bliżej. Nie, 60 nie da się sprzedać. Chyba. Czekaj. Chodzi o nią, zestaw 80. Nie, nie da się sprzedać jej. Dobra, to przez garaż się ją sprzeda. 60 mówisz? 3,5 tysiąca do 60. Dobra, możesz przynosić. Albo dobra, tepaj maszynę jak masz. A tego klasa sobie wezmę i sprzedam od razu. No długo ten klas sobie nie pożył, nie? Ile on 3 godziny miał? Bieg 6 dni? No 4 godziny prawie. 260 tysięcy? Dobra. Dawaj. Rozumiem. No, no miał dobre chęci. No, z tym krajem to akurat tak miał dobre chęci. No, ale to dlatego też, no, też musi wreszcie coś z tym zrobić. Dobra, 13 tysięcy. Dawaj, kolejne maszyny. Nie możemy się poddawać demoralizacji po ulicy zachodniej. No, czekam. Za koła złap, jak nie możesz. Ale sama. Dobra, 33 tysiące. No, to jest to. Że my musimy pielęgnować polską tradycję, a nie polskowcą kulturową zbieryzmę. No. O, wturała się. 5200. Dawaj dalej. O, już mamy 4 miliony. No, widzi pan. Co za chwalicie, a z tego nie ma. 4600. Patrz, z polskiej produkcji się znajdzie. Oj. Dobrze. 52 tysiące. Ja jestem minimalistką, więc... No ten rząd jest na drogi będzie. Z polskiej kuchni, czy no. O, 60 tysięcy. To nieźle, że ja nim rzuciłem, a ty go sprzedałeś w tym samym momencie. Ja? Dobrze, nawet nie widziałem. Dobrze, 4600 za rozrzutnik. Ten rozrzutnik tak nim rzuciłem, że u mnie ten zaczep w ziemi był. O, aż się podniosło. Jo. 4300. Zostawiłaś pusty pokój. To nie to, tu musisz bardziej. 5 tysięcy. To trzeba by mi tego nie kupować? A co z tym jest? Za nie Holanda. To zaspierasz mu zagraniczną sektę. 50 tysięcy. I dawaj, tepaj dalej. Ale to było dawno temu. Resetuj. A nie jest swój rozkład moralny. Resetuj. Okej. Na ten cały resetuj. Co ty w ogóle myślisz o polskim rolnictwie? Resetuj. Nie. No właśnie. Resetuj. Medytacje i inne pierdoły. Uświęcenie. Nie wytrzymam, co ty mówisz? O, wsiadłem do kombajna przez przypadek. Nie się pomieszało. A ty to co? Masz tam jakiś ciągnik? Masz. Nie, tak nie będziemy rozmawiać. Ostatnią drogę 30 zrobię. Zmienię się tylko rozmawiać. Teraz też młodzież mi się rozłożył, tak? Matylda, ja ciebie nie poznaję. Ale teraz to zrobię. Byłaś już gotką. Anarchistką, raperką, pastafarianką, a ty sprzed... No, zabrałeś mi siennik, dobra. Czy naprawiasz zanim sprzedasz, czy nie? Nie, a po co? 40 tysięcy za siennik i za 30 nie mogę sprzedać. Muszę trochę dłużej powiedzieć. 32 tysiące. Dawaj dalej. Nie wiem, kogo się zdała, ale mam propozycję. Uff, zasłuch mi na łeb spadł. Tak, sprzedamy, na pewno. A z czemu jeszcze... 5800 za przyczepę. Dawaj dalej. 11 tysięcy. Rzucaj. Beczka 12 tysięcy. Za koło.
córcia z piekła robią, nie ma co. 16 tysięcy? Na głowie ci ją postawiłem. Nie wiem, nie widziałem. Jo. Już? Dobrze. Dawaj tą zgrabiarkę, dawaj, dawaj. 10 tysięcy? Dawaj, John Deere'a. A ty tam coś jeszcze masz? Nie. Tak, dobra. 5 tysięcy za to jeszcze dało? Nie ma miejsca, czekaj. Bo jeszcze jedna rzecz. No ale header już nie mogę zepnąć od banka. Dobrze, blank pójdzie za... 200 tysięcy. Dobra, dawaj tego John Deere'a, sprzedałem. Nie, nie, po prostu szkoła była dobra. No, ale, no. I ty możesz go bliżej postawić? Dobra, 37 tysięcy. I dawaj ten header, tepaj. Nie, nie tak. Brak wolnego miejsca przy sklepie. Dobra, tego sprzedam, tak. 36 tysięcy. Dobra, wszystko mamy sprzedane. I teraz lecimy z polami. Nie, to mówię, że nie możemy. Sprzedaj. No bo myślałam, że wcześniej zadzwonisz. Leć od prawej strony, ale sobie lewej. Nie przyjmuję. Tylko nie mogę kliknąć. Sprzedaj. Tylko jak ty sprzedajesz, to ja nie mogę sprzedawać. Dobra, ja patrzę, jak rośnie kasa na koncie. Dawaj, 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 dawaj. Mamy 6 milionów już. Mam nadzieję, że ten oczyszczacz będzie skuteczny. Bo ja mówię, ale trudno, ale to... Będzie ci zadowolona. Dobra. Co ty robisz? Chodź. Dziękuję bardzo, do widzenia. Staram się te łąki tu sprzedać na dole. No ale jak ty kurwa klikasz, to ja nie mogę kliknąć też. Bo mi w ogóle ten napis sprzedaj znika, czaisz? Dobra, i te trzy łąki jeszcze. Dobra, wszystko sprzedane. 7 milionów 800 można powiedzieć. Jak widzisz te ślady w powietrzu tu? Są dla kobiety. Jezu, jak sprzedany teren wyskakuje plus, widzisz? Jo, cały czas. Ale ładnie to wygląda, ci powiem. Pusta mapa. 180 godzin to było. To było 180 godzin chyba przegrane. Albo 180. Bieżąca sesja 10 minut. Dobra. Także 7 milionów 800 tysięcy mamy. Zaokrąglimy, tak? Żeby było ładnie na tytule było napisane. Także dziękuję. 7 milionów 750 jak już. Dobrze. Także to na tyle. Żegnamy się z tą serią. Będzie nam smutno, ale będą nowe, lepsze. Znaczy ci lepsze to zobaczymy, ale dla nas zobaczymy w sumie. Nie? Jo. Ty, no, ale nie wiesz tego kredytu. Dobra, mam 8 milionów. No, zaokrągleniu. Jo. Powiem, jak na takie małe ten, no to w sumie nawet na takie małe, na taką małą mapę to nawet dużo zarobiliśmy. Bo to nie, no zależy, to nie jest duża mapa, jakby nie patrzeć. No. Duża nie jest, tak. Jakby jeszcze pociągnąć z jeden sezon, dwa do tych setnych odcinków. To już by nie było co robić. Nie, no, byłoby co robić. To raz, a dwa, żebyśmy mieli na te kasy wydawać. 10 milionów by było. No, jak nie więcej. Przecież rzepak masz teraz zapotrzebowanie na 2,5 tysiąca. Dobra, także czekamy 10 sekund i będzie godzina. Także minuta ciszy. Nie, żartuję.
Chyba 10 sekund ciszy. Dobra, także widzimy się w kolejnych seriach, następnych, które będą już niebawem. Także na razie trzymajcie się, cześć. Łabałbo. Co? No, pożegnacie. Na razie. Na razie.